jego i poległych mieszkańców stolicy odmówiona zostanie modlitwa, o którą proszę wielebnego księdza prałata Pawła Piotrowskiego, proboszcza parafii Kościoła Dzieciątka Jezus. Moi drodzy, to może niechaj na ten czas modlitwy powstanie. Tę modlitwę rozpocznę fragmentem króciutkim z drugiej księgi machabejskiej, która mówi o powstaniu w drugim wieku, powstaniu Machabeuszy i co uczynił książę Juda po bitwie, w której zginęło wielu jego żołnierzy. Juda, książę, posłał do Jerozolimy, aby złożono ofiarę. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Tak czyniono w czasie powstania Machabeuszy, w drugim wieku przed narodzeniem Chrystusa. A my, żyjący na progu trzeciego tysiąclecia po Chrystusie, stajemy tutaj, aby pomodlić się wspólnie za wszystkich, którzy polegli i zostali pomordowani w powstaniu, ale także za tych powstańców, którzy cierpieli po upadku powstania i jeszcze w czasie wojny i bardzo długo po wojnie ta krew powstańcza tych, którzy umiłowali Boga i Ojczyznę, płynęła. Za nich wszystkich, wierząc, że u Boga, u Chrystusa Zmartwychwstałego mają swoją nagrodę, modlimy się za nich słowami, których nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. I pomódlmy się jeszcze za wszystkich żyjących powstańców i wszystkich, którzy gdziekolwiek byli na świecie, walczyli o wolną Polskę. Wołajmy także za pokolenia, które przyszły po II wojnie światowej, za moje pokolenie i młodszych, byśmy wszyscy to, za co tak wiele krwi popłynęło w czasie II wojny światowej i szczególnie w czasie powstania, byśmy wszyscy umieli w należny sposób przyjąć i pomnażać te dobra, które zawierzył nam Pan. Za przyczyną Matki Bożej, Królowej Polski wołajmy za wszystkich żyjących, za ojczyznę naszą i także o ten duchowy zryw wszystkich miłujących Boga i Ojczyznę,
o to duchowe odrodzenie w ojczyźnie naszej i w narodzie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. I zapraszam w każdą pierwszą niedzielę miesiąca do świątyni Dzieciątka Jezus na Czarnieckiego 15, nie tylko żołnierzy żywiciela, ale wszystkich powstańców i wasze rodziny. Szczęść Boże.